18 kwietnia tego roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem laureata zabytek zadbany przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Przed nami tutaj jest plakietka, która będzie zamontowana w naszym kościele. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, bo wyróżnienie dla parafii, ale dla Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła Świętej Anny w Brzezinach. W połowie XIX wieku pisał o Kościele Świętej Anny ksiądz proboszcz Antoni Szelewski. Niedawno ten skromny domek Boży, jak go dziś widzimy, już znacznie opustoszony, wygląda ratunku od bogobojnych wyznawców Kościoła naszego. Fundatorowie podobnych kaplic i oratoriów za wiele rachowali na szczodliwość swoich następców, nie przekazawszy żadnego funduszu na ich utrzymanie. Te słowa, które wypowiedziałem, które zostały zapisane przez księdza proboszcza Antoniego Szlewskiego, który żył w XIX wieku, zostały zapisane w pamiętnikach religijno-moralnych w 1850 roku.